czyżbyśmy mieli dwóch zawodników w tej chwili najlepszych w konkursie. Trudne warunki, ale Adam na tej skoczni, którą kocha, którą rządził tyle razy, która jego kocha i która go niesie. I w tej chwili właśnie te trąbki, flagi, wszystko w powietrzu. Czy będzie daleko? Niedobrze. Odjechała lewa narta. Odjechała lewa narta. Na tym odjeździe miękko. Nie wypięła się też do końca narta i to jest cisza absolutna. Teraz brawa. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Lądował na 120 metrze. Teraz, gdyby miała być przerwa przed mistrzostwami świata, to może być ewentualnie kolano. Pachwina, to kolano było. Lewe już narażone. No właśnie. Panu Lepisto. No, myślę, że to jest zaskakujący zwrot sytuacji. Teraz wszyscy tu skandują Adam, Adam. Ale istotne, co jest z nogą. Rafał Kot także tam się pojawił. No i widzą Państwo te twarze skupione. To na szczęście nie jest taka sytuacja, jaka zdarzyła się tutaj niegdyś podczas Pucharu Świata, ale no to jest sytuacja, która może postawić pod znakiem zapytania przygotowania do Mistrzostw Świata w Holmenkolle. Na temu wszystko to miało służyć. To budowanie formy na Zakopane. I czekamy. Pewnie będzie chciał wstać. Pamiętam sytuację, 2004 rok. Byłem jedynym dziennikarzem w Salt Lake City. Wylądował Adam, odjechała lewa narta, ale wtedy to był bardzo groźny upadek. Wstrząśnienie mózgu, mocno porysowana odłamkami lodu twarz Adama leżał, został zabrany do szpitala w Salt Lake City, badania i później wspólnie spędziliśmy parę godzin. Zawodnicy byli na treningu, na zawodach, a chodziło o to, żeby być przy nim obecnym. Zobaczymy, jak do tego doszło. Tutaj jest mocny podmuch wiatru. Ta narta trochę tak jak wczoraj, też po wyjściu z progu, wtedy to ustabilizował, uciekała, a teraz odjeżdża, kantuje. No i jest problem, że się nie wypina. To są te nowe wiązania, które jednak inaczej reagują. Zgubił gogle. Tu może być ten mocny moment, proszę zwrócić uwagę, kolano, które lata, ta narta jest jak żagiel. O właśnie teraz i jeszcze uderzenia. Niedobrze, że to się zdarzyło. Musi być z kolanem jednak poważniejsza sprawa, bowiem Adam na 100% wstałby teraz. Prawdzie stara się kibicom pokazać, że niewiele się dzieje, ale jest problem. Simon Amann. On też byłem świadkiem tego upadku w 2002 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi podczas treningu w Willingen. Przekręcił się w powietrzu. Te narty właściwie dały tak wielki opór, że jakby zrobił ewolucję z żaglem w powietrzu. Ciężki upadek. Wrócił, zdobył dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Jak widzimy, w tej chwili na pewno będzie potrzebna szybka diagnoza. Zatem
Adam Małysz pojedzie do szpitala zakopiańskiego. Tutaj są znakomici fachowcy. Miejmy nadzieję, że diagnoza będzie prosta, krótka, może przerwa. Przenieśmy się do studia. Zobaczymy, jest Apoloniusz Steiner. Jakiego typu może być to uraz, chociaż wiadomo, no jest Apoloniusz Steiner trenerem, nie lekarzem. Niemniej jednak często takie sytuacje